Dzień dobry Państwu i moim gościem jest Małgorzata Wypych, żona świętej pamięci Pawła Wypycha, który zginął w katastrofie smoleńskiej, posłanka PiS. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani poseł, no, pani jest harcerką. Pani powiedziała, że ciągle jest, prawda? Tak. Pani mąż był harcerzem. To taka grzeczna harcerska para? To znaczy na pewno harcerska para i normalna para. Pani mąż był człowiekiem dość skromnym. Powiedziałbym, takim raczej się człowiek drugiego planu, nie rzucał w oczy. Tak. Mhm. I pamiętam, jak wystąpił w telewizji przedstawiony jako pan Paweł? Nie, pani mnie poprawia. Nie, nie, nie. To była sytuacja taka, kiedy któregoś razu spadł pierwszy śnieg i razem z dziećmi poszliśmy na górkę obok naszego osiedla. No i akurat była telewizja. Nawet żeśmy się śmieli, że Paweł zobaczy za moment, jak cię ktoś zgarnie. I rzeczywiście podeszła pani redaktor. No nieważne, w każdym razie ktoś podszedł właśnie z kamerą, pytał się właśnie o ten pierwszy śnieg, o pierwsze wrażenie i tak dalej, i tak dalej. No i na tym się skończyło. I po śmierci już Pawła, jak byłam właśnie w tej stacji, to okazało się, że właśnie jest anegdota w postaci historii o Pawle z Gocławia. Mianowicie okazało się, że na tę realizację pojechała młodziutka jakaś asystentka. Która nie widziała mężczyznę z dziećmi. No dokładnie, to Paweł dokładnie, z Gocławia. Dokładnie tak. I w momencie właśnie, kiedy oglądali w studio ten materiał i właśnie zobaczyli pana ministra z podpisem Paweł z Gocławia, to bardzo się ucieszyli. A jakiś czas później przyszła dostateczna katastrofa i pani powiedziała wtedy tak, że można usiąść i rozpaczać, a można też działać. I pani zaczęła działać. Ale jak to jest? Pani od razu 10 kwietnia, bach, cios w głowę i pani od razu zaczyna działać? To znaczy, niestety, z perspektywy tych 7 lat mogę powiedzieć, że tak. Że dokładnie włączyłam tak zwaną zadaniówkę. Pierwsza myśl, którą miałam, to Boże, jak ja to powiem Pawła rodzicom. Oni stracili dziecko pierwsze, siostrę Pawła, 11 lat wcześniej. I jak gdyby... No tak, teraz się dowiedzieć, że drugie tak, dziecko, syn... Dokładnie. Natomiast... Ale nie musiała pani tego mówić, bo jak rozumiem... To znaczy, no tak, tylko że ja na przykład w momencie, kiedy pożegnałam już Pawła, to zajęłam się jakby swoimi rzeczami. Potem wstała córka, włączyła telewizję na bajkę i ja dopiero z telefonu mojej mamy dowiedziałam się, że coś się dzieje z samolotem. A oni dowiedzieli się, mówi o pani teściach, pewnie z telewizji, tak? Myślę, że tak, bo oni bardzo, bardzo śledzili te uroczystości, w których szczególnie uczestniczył Paweł. No i to jest taka sytuacja, o której pewnie nie da się inaczej powiedzieć, niż to, że jakiś wielki szok, jakiś cios i wszystko, że no wali się świat na łeb. Myślę, to znaczy tak, to jest ludziom rzeczywiście... się często czasami wali świat na głowę. Znaczy to czas staje w miejscu na kilka sekund. No właśnie. I takie poczucie to też wiem z pani wywiadu, dlaczego świat nie umarł, dlaczego ludzie się śmieją, dlaczego ludzie tańczą. Tak, to jest takie właśnie poczucie, dlaczego ktoś nie dzieli mojego bólu, mojej tragedii. I tak jak rozmawiam, ponieważ no, miałam tę możliwość w swoim życiu też po śmierci Pawła dzielić się tymi swoimi doświadczeniami, pomagać innym ludziom, którzy akurat przeżywają właśnie żałobę i są po tak zwanej stracie, to są nasze takie wspólne wspomnienia, że właśnie ktoś nie jest w stanie tego zrozumieć, że dla mnie świat się skończył. No tak, ale dla pani akurat nie mógł się skończyć ten świat, bo pani miała małe dzieci, w tej chwili też skądinąd nieduże jeszcze, i trzeba się było nimi zająć najzwyczajniej w świecie. To znaczy tak, to co się wydarzyło po 10 kwietnia również mnie zaskoczyło, dlatego że no, byliśmy taką typową rodziną, gdzie to mężczyzna troszeczkę trzyma ten ster, jest tą głową rodziny. Ja tego za bardzo nie czułam, że jestem szyją, ale podobno rzeczywiście tak było. I bardzo wiele osób później mi nawet mówiło, że obawiało się, co będzie z tą rodziną, czy ona się nie załamie, czy no, jakby straciła ważny filar. To jest tak jak z przejmowaniem pewnych funkcji przez drugą część organizmu. W naszym przypadku to ja się stałam głową rodziny. Nie tylko głową rodziny, ale również politykiem. Została pani posłanką. Dlaczego w ogóle? Skąd ten pomysł, żeby pójść do polityki? To znaczy, to była bardzo, bardzo trudna decyzja. Pamiętam, że jak gdyby miałam na szczęście na podjęcie jej miałam kilka dni.
to było takie... No rozumiem, że dostała pani propozycję, żeby kandydować do Sejmu. Dostałam propozycję, znaczy to się jak gdyby wpisuje w pewną moją taką filozofię, nic nie dzieje się przypadkiem. Skoro Pan Bóg postawił to przede mną, to znaczy, że muszę jakby skorzystać z tej loterii, bo właśnie wygrywam ten bilet. I rzeczywiście no, sama kampania i później wynik wyborów również był miłym zaskoczeniem. Wygrałam głosami zarówno tutaj warszawiaków, jak i Polonii, dlatego że jak gdyby jednym z moich obszarów działalności jest opiekowanie się właśnie Polonią, czyli naszymi rodakami poza granicami. I nagle to okazało się, że to jest rzeczywiście moje miejsce. Pani poseł, ponad 1 000 000 złotych zebrał komitet, Społeczny Komitet Budowy Pomnika i pomnika jak nie było, tak nie ma. Co z tymi, nie pytam co z pieniędzmi, ale co z tym całym pomysłem? Kiedy pomnik po prostu? Kiedy pomnik i gdzie? To znaczy, wydaje mi się, że pewne rzeczy muszą na pewno podejrzewać. No był pomysł na pomnik na tyłach tutaj Pałacu Wielkiego, znaczy Teatru Wielkiego. Na szczęście to upadło. To jest pomnik, to jest pomysł Urzędu Miasta, żeby tam... To jest pomysł dokładnie Urzędu Miasta. Natomiast, pani uważa, że to zła lokalizacja? To znaczy, no jeżeli ktoś był tam i widział, to raczej nie będzie zachwycony tą lokalizacją. No tak, natomiast... jest taki mały skwerek, taka mała zajezdnia. No właśnie, panie redaktorze, zajezdnia. Ale to zajezdni może nie być, zajezdni można przenieść. Znaczy, wydaje mi się, że to akurat miało być koło zajezdni, ale nie będziemy jakby tutaj wnikać. Natomiast co innego jest ważne? Ważne jest to, że ta idea pomnika, a w zasadzie idea upamiętnienia tych osób, które zginęły, jest nadal żywa. Proszę mi jeszcze powiedzieć, dobrze, pani uważa, że, jak się domyślam, że pomnik powinien stanąć w centralnym miejscu Warszawy. A czy upiera się pani, że musi on stanąć przed Pałacem Prezydenckim? To znaczy, no tak naprawdę troszeczkę to jest naturalne miejsce, dlatego że to było miejsce, gdzie gromadziło się mnóstwo mieszkańców Warszawy, ale również całej Polski, bo przecież przyjeżdżali ludzie. Miejsce, które tak naprawdę zostało wybrane przez te osoby. Ma pani żal do Platformy po tym wszystkim, co się stało, że nie wiem, że oddała śledztwo Rosjanom? To znaczy, panie redaktorze, w związku z tym, że... część rodzin ma, więc... Znaczy, w związku z tym, że ja jestem pełnomocnikiem właśnie rodzin w jednym z procesów, które się właśnie toczą w związku z wydarzeniami 10 kwietnia, my akurat zajmujemy się... Proces Tomasza Arabskiego, tak? Dokładnie. My zajmujemy się przygotowaniem tego wszystkiego, jak to było przed, nie samą katastrofą. To na pewno oddanie tego śledztwa w inne ręce nie było dobrą rzeczą, dlatego że zaprzepaściliśmy naprawdę bardzo wiele dowodów. Z panią mecenas Małgorzatą Wypych i z panią poseł Małgorzatą Wypych będę jeszcze rozmawiał w rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia.